Cześć, z tej strony Adam. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam drugą kluczową aplikację od grupy Allegro, czyli Ceneo. Rzadko korzystałem z powyższego serwisu, jednak w ostatnim czasie przeżył on parę zmian i został znacznie udoskonalony. A co za tym idzie, również oficjalna aplikacja dostała sporą aktualizację na system iOS i postanowiłem więc bliżej przyjrzeć się tej aplikacji. Program ten w niej w App Store w zasadzie już od 3 lat, jednak z tego co udało mi się przeczytać tu i ówdzie, nie spotykał się z pozytywnymi komentarzami ani nie był zbytnio użyteczny. Grupa Allegro wraz z wprowadzeniem wersji 2.0 postanowiła to zmienić. Przede wszystkim ulepszono mechanizm filtrowania produktów, zmieniono interfejs na zdecydowanie bardziej przejrzysty, ułatwiono dostęp do skanera kodów kreskowych oraz dano dostęp do każdej funkcji za pomocą bocznego menu, co po pewnym czasie okazało się zdecydowanie krokiem do przodu, przez który zaoszczędzamy dużo czasu podczas przemieszczania się między opcjami, czy po prostu chcemy błyskawicznie wyszukać dany produkt bez przymusowego powrotu do menu głównego. Ale wróćmy do samej aplikacji. Ekran główny to wyszukiwarka z szybkim dostępem do skanera oraz 4 główne opcje. Kategoria jest schowek, historia i bestsellery. Po rozpoczęciu wyszukiwania wita nas prosta lista ze zdjęciem produktu, jego nazwą, ceną i ilością sklepów, w których jest dostępny oraz ilością opinii i ogólną jego ceną. Na dole ekranu mamy błyskawiczny dostęp do opcji sortowania oraz filtrowania. Wszystko działa bez zarzutów. Po wejściu w wybrany produkt wita nas lista sklepów wraz z podobnymi informacjami, które wymieniłem wcześniej, a także dokładnym opisem produktu oraz listą opinii i ocen na jego temat. Przydatną, jednak niekoniecznie wygodną funkcją jest możliwość dostania się do sklepu, a nawet na stronę produktu z poziomu aplikacji w celu np. zakupu danego produktu. Oczywiście dla osób, które nie ufają takim rozwiązaniom, udostępniono opcję otwarcia strony w przeglądarce Safari. Skaner kodów kreskowych. Jak działa? Bez zarzutów, po parunastu testach przy różnym oświetleniu kody były rozpoznawane błyskawicznie. Co ciekawe, nawet jeżeli produktu nie ma w żadnych sklepach, a jego cena nie jest podana, nadal możemy na przykład przeczytać jego opis. Wcześniej wspomniałem o kategoriach czy bestsellerach, do których mamy dostęp z głównego oraz bocznego menu. Pierwsza opcja umożliwia dokładniejsze wyszukiwanie produktu, jednak możemy to zrobić również poprzez filtrowanie wyników wyszukiwania. Zakładka bestsellery jest raczej kierowana do osób, które chcą zobaczyć, na co jest aktualnie moda, co sprzedaje się najlepiej i w jakich sklepach. Super przydatną funkcją jest opcja schowek, dzięki której możemy zapisać wyszukiwany przez nas produkt na później, a następnie szybciutko dostać się do niego, czy to z menu głównego, czy z bocznego. Aby zapisać produkt, wystarczy kliknąć ikonkę teczki na dole ekranu, będąc na jego stronie. Oczywiście nie zapomniano o historii wyszukiwania. Nie będę jednak rozgadywał się za bardzo na temat aplikacji Ceneo, a to dlatego, że możecie ją pobrać całkowicie za darmo z App Store. Co jednak myślę na jej temat? Odświeżony wygląd i wygoda korzystania to oczywiście plusy. Program działa niesamowicie szybko, błyskawicznie wyszukuje to, co chcemy znaleźć i daje nam dostęp do wszystkich potrzebnych opcji. Czego chcieć więcej? W zasadzie nie mogę się do niczego przyczepić, poza małymi szczegółami, jak na przykład spójność w interfejsie w niektórych zresztą nielicznych miejscach. Oczywiście są to wady typowo wizualne, więc nie przeszkadzają w korzystaniu z aplikacji. Jeżeli często kupujecie coś i staracie się wyszukać jak najlepsze okazje, zdecydowanie polecam zaopatrzenie się w aplikację Ceneo, która na pewno pomoże Wam w poszukiwaniach. Aplikację od Allegro możecie znaleźć w App Store, Google Play oraz Windows Phone Store. Dzięki i do usłyszenia.